Cyklicznie w styczniu, w lutym co roku zastanawiamy się, co będzie modne wnętrzarsko w danym roku, jakie trendy z nami zostaną, które odejdą. Jeżeli pojawią się nowe, to czy będą spektakularne? Dzisiejszy odcinek jest właśnie o tym, co będzie modne w 2022 roku. Witajcie na pokładzie Greencanu. Zaczynamy! Zanim zaczniemy rozmawiać sobie o trendach nowych, uspokoję tych z Was, którzy polubili trendy zeszłoroczne. Praktycznie wszystkie z nich zostaną z nami i myślę, że zostaną na dłużej. Odcinek o trendach zeszłorocznych tutaj w tej chwili Wam się pokazuje. Kliknijcie sobie po tym filmie, jeżeli oczywiście macie ochotę go obejrzeć. A teraz wracamy do 2022 roku i do nowości, bo tych nowości troszeczkę będzie. Zaczniemy od trendu, który dla mnie personalnie jest najważniejszym trendem i nie ukrywam, że bardzo, ale to bardzo mnie cieszy. Zaczynamy od sztuki. Sztuki, która z impetem, bez wahania wchodzi na nasze salony. Przewiduję, że w tym roku doświadczymy jej bardzo wyraźnej obecności we wnętrzach i to w wielu postaciach. Malarstwo, rzeźby oparte o bardzo różny materiał, ceramika znów zaczną być bardzo, ale to bardzo cenione. Sentyment ludzki do wytwarzania pięknych rzeczy, do otaczania się nimi, czy nawet swego rodzaju poszukiwanie ukojenia w tych ciężkich czasach skierują naszą uwagę na twórczość. Myślę, że na ścianach coraz częściej będziemy wieszać obrazy. I to z mocnym udziałem abstrakcji, ale nie tylko. Przekonana jestem, że szeroko zainteresujemy się włączaniem każdego stylu i każdej techniki do takiej ogólnej koncepcji projektu. Myślę, że jako spójnego jego elementu, albo odwrotnie, jako takiego mocnego akcentu, który być może będzie stał w kontrze do wnętrza. Mało tego, myślę, że będziemy traktowali te prace wręcz jako inwestycje. Obrazy będziemy wieszać na ścianie albo jako zamiennik dla plakatów, czy w ogóle takiej masowej produkcji plakatów tudzież grafik, albo jako uzupełnienie tych kompozycji. Myślę również, że w tym roku bardzo wzrośnie znaczenie i ilość galerii internetowych z pracami artystów o różnym stopniu rozpoznawalności, tak żeby każdego miłośnika wnętrz stać było po prostu na zaproszenie sztuki do swojej przestrzeni. Na naszych komodach zaś, czy na stołach pojawi się sztuka użytkowa, taka jak ceramika, jak szkło. Spojrzymy z dużą przychylnością znów na małe manufaktury i myślę, że naczynia, z których będziemy tak codziennie korzystali, pochodzić będą właśnie z takich małych autorskich kolekcji. Zastawa stołowa, talerze, miseczki, misy użytkowe, ale też bardzo dekoracyjne, kubeczki wszelkiego rodzaju, czy filiżanki, jakieś małe etażerki, bombonierki będą w tym roku bardzo, ale to bardzo modne, właśnie z tych małych manufaktur. A skoro jesteśmy już przy sztuce, to warto podkreślić, że zostaje z nami Art Deco, czy raczej nawiązanie do Art Deco. Zostaną z nami zaoblone kształty mebli i zostanie z nami motyw koła w meblach, który tak bardzo polubiliśmy. Drugi mocny i pożądany trend tegoroczny to biofilia, czyli umiłowanie człowieka do natury i taka mocna potrzeba wprowadzenia jej do naszego codziennego, wnętrzarskiego funkcjonowania. Ten trend jest z nami już od kilku lat i zostanie, myślę, że na bardzo długo. A sytuacja pandemiczna ukształtowała w nas poczucie, że to właśnie dom jest naszą przystanią, że to na nim powinniśmy się skoncentrować i dobrze się w nim czuć. Z roku na rok wprowadzamy więc coraz więcej roślinności do naszych wnętrz. Chcemy, żeby każda przestrzeń wypełniona była segmentami natury. Bardzo wyraźnie wprowadzać będziemy akcenty dekoratorskie czy wzornicze, nawiązujące również do natury. Myślę, że w naszych aranżacjach pojawiać się będzie nie tylko dużo zieleni roślin, ale także sporo elementów, które się wywodzą z natury. Takich na przykład jak naturalne materiały, kamień, który będzie coraz częściej stosowany w każdym rodzaju pomieszczeń, nie tylko w kuchniach, ale także takich jak ratan, bambus, drewno, no i oczywiście dodatki z wykorzystaniem tego rodzaju materiałów. Włączenie tych materiałów do naszych wnętrz wprowadzi element przytulności. W 2022 roku nadal będziemy chętnie korzystali z ogromu możliwości, jakie dają nam
tapety. Jestem przekonana, że my się dopiero rozkręcamy tak w ogóle w tym temacie i że będziemy sięgać po niej jeszcze częściej niż w zeszłych latach, bez względu na styl wnętrza. Chociaż przewiduję, że modne będą bardzo teraz wyraźne motywy, czasami nawet przeskalowane, choćby o tematyce roślinnej, czyli dżungle, tropiki, ale też ogólnie fauna, flora, głębokie odcienie wszelakie, na przykład zieleni. Będziemy na to chcieli patrzeć w tym roku i ogólnie tapety nadal będziemy wykorzystywali jako skuteczne narzędzie do złamania rutyny we wnętrzu. Duże znaczenie będziemy przykładać w tym roku również do ścian ogólnie, pilnując, by zamiast nudnej golizny przedstawiały wyeksponowane z pomysłem zaskakujące czy ulubione motywy graficzne, różną symbolikę, czy po prostu ciekawe wzornictwo. O tym trendzie mówiłam także w zeszłym roku i nadal on jest w kursie dzieła. A co z kolorystyką? Bo o nią zawsze chętnie pytacie. Do przewidzenia był fakt, że zostają z nami wszystkie odcienie związane z naturą, czyli wszelkiego rodzaju zielenie i pochodne zielenie, wszelkiego rodzaju brązy, beże, grafity, kolory nieba, wody, piasku, lasu, wszystko, po prostu wszystko, co z naturą jest związane. Mówiłam Wam już o trendzie związanym z naturą. Ma to odzwierciedlenie również w kolorach, które będziemy stosowali na ścianach, ale również na przykład na frontach mebli. Pojawia się nowy kolor w tym roku, bardzo wyraźnie ogłoszony przez Pantone, który się wdzięcznie nazywa Verperi. Połączenie fioletu, granatu i czerwieni. Kolor, który ma symbolizować beztroską pewność siebie, ale też pobudzać nas do kreatywności. Jestem bardzo ciekawa, czy będziemy go chętnie stosowali w naszych wnętrzach, a jeżeli tak, to w jakich obszarach? Ściany, meble, dodatki? Napiszcie, jak Wy myślicie i czy w ogóle widzicie taki odcień w Waszych przestrzeniach. Kolejny trend, który myślę, że też będzie bardzo, bardzo mocno odczuwalny w tym roku, to trend związany z częstszym sięganiem przez nas po miękkie, komfortowe dywany i wykładziny. Strefa wypoczynkowa, w której ostatnio spędzamy przecież tak dużo czasu, nadal będzie dla nas bardzo ważna. Prosty design i dywany w neutralnych kolorach nigdy tak naprawdę nie opuściły sceny, jednak będą one teraz bardziej popularne niż kiedykolwiek indziej. Choćby dlatego, że trend zeszłego roku, który ma się świetnie, One Space, One Floor, daje nam taką możliwość, by pięknie na jednolitej podłodze po prostu wyeksponować dywany, czy wykładziny, czy jakieś chodniki i korzystać z możliwości, które nam dają. A zapewniają nam komfort użytkowania, jak i wizualny, i przede wszystkim wprowadzają przytulność do otoczenia. A ten właśnie element jest nam w ostatnich czasach potrzebny jak nigdy. Myślę, że będziemy ocieplać nawet minimalistyczne dotąd przestrzenie. Kolejny trend i ostatni już dziś, o którym chciałabym opowiedzieć w aspekcie 2022 roku, to trend związany raczej z koniecznością, aniżeli z naszym wyborem. I jak się domyślacie, mam na myśli pracę zdalną, czyli to, że nasze salony, jadalnie w czasie pandemii zamieniły się po prostu w miejsca pracy albo nauki. Co, jak wszyscy zauważyliśmy, po pierwsze było dyskomfortem dla całej rodziny, po drugie nam trochę przeorganizowało w ogóle codzienne życie, po trzecie dowiedzieliśmy się sami, że nasze meble, które mamy do tej pory, niekoniecznie nadają się do takiej bardzo komfortowej, swobodnej pracy. I myślę, że dlatego będziemy większą uwagę przykładali w tym roku do wygody mebli, przy których będziemy siedzieli, do wysokości, do wygody siedzisk. Dużą uwagę będziemy przykładali do mebli, przy których przyjdzie nam pracować. Myślę również, że pomyślimy troszeczkę o wydzieleniu przestrzeni do pracy, po prostu przestrzeni, która jest dedykowana tylko i wyłącznie do tych czynności, albo za pomocą ścianek działowych. Myślę, że najprościej byłoby stosować ruchome, stelażowych, ale również takich jak panele, jak wszelkiego rodzaju parawany. Myślę, że ten trend pojawi się w tym roku i przewiduję, że zostanie z nami, że owa praca zdalna będzie stałym elementem naszych wnętrz, takich prywatnych. Bardzo jestem ciekawa, czy trendy, o których dziś opowiadałam, istnieją już w Waszych przestrzeniach, bo jak znam naszych widzów, to istnieją. Napiszcie koniecznie, co stosujecie, które z trendów, o których opowiadałam, macie już w swoim życiu, albo być może o których myślicie. Ja przewiduję, że sztuka w tym roku wejdzie naprawdę tak mocno w te nasze przestrzenie, że zainteresujemy się talentami innych ludzi, że z ogromną przyjemnością będziemy zapraszali owe talenty i wytwory
od innych osób właśnie do naszej codzienności. Jestem przekonana na 100%, że tak będzie. I tak jak mówiłam Wam na początku filmu, ten trend chyba najbardziej mnie cieszy w tym roku. I mam nadzieję, że zostanie z nami po prostu jak najdłużej. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, tradycyjnie poproszę o łapki w górę. Poproszę również o subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze do tej pory tego nie zrobiliście, i piknięcie dzwoneczka. Będziemy wtedy w stałym kontakcie ze sobą. Tu w tej chwili widzicie z boku również przekierowania do innych filmów związanych z designem, z trendami. Jeżeli macie ochotę zostać jeszcze ze mną dłużej, to zapraszam do oglądania. A za dziś bardzo, bardzo dziękuję i do zobaczenia dosłownie za kilka dni.